Czekajcie. Co mówisz? Przez tą cudowną bramę przejdziemy, aby móc dalej się kształcić naszej harcerskiej wiedzy. Aby móc to zrobić, poprosimy teraz druha komendanta obozu, Bartłomieja Maryniaka oraz jego drugą połówkę, Agnieszkę Maryniak, o przecięcie tej cudownej wstęgi. Teraz zapraszamy do aktorzy myśli na sercze polowym pięknym szykiem. Jedyną w swoim rodzaju harcerską Akademię Umiejętności. Jej cel jest jasno określony. Ma ona odgrywać i pogłębiać wasze talenty i umiejętności. Każdy ma ich na pewno wiele, dlatego zajęcia na naszej Akademii są dość urozmaicone. Są podzielone na dwie części. Pierwsza dotyczy waszych talentów, a zajęcia na niej to filmowanie prowadzące Bartłomiej Maryniak, artystyczne prowadzące Agnieszka Maryniak i Luiza Barlecka. Śpiewanki prowadzące Anna Ma, a oto jej zajęcia. Łączność i szyfry prowadzący Przemysław Cynkier. Budowanie szałasów i węzły prowadzący Dorota Krępa i Oskar Winiarski. Samarytanka prowadząca Agnieszka Maryniak. Terenozawstwo i liny prowadzący Tomasz Kagan i Bartłomiej Maryniak. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w grupach. Każda grupa ma przydzielonych dwóch opiekunów. W jakiej grupie kto się znajduje, dowiecie się już za chwilkę, otrzymując indeksy Brzaka Harcerskiej Akademii Umiejętności. Na koniec tych słów życzymy wam sukcesu na naszej Akademii oraz miłosnego... I teraz prowadzący będą wyczytywać osoby i każda osoba po kolei podchodzi i odbiera sobie indeks, ok? Agata! Pieruk Joanna. Błaga Wojciech. Patryk. Rzeszutek Wiktoria. Druga Gajek Adrianna. Druhna Cieśla Milerla. Druhna Guziakiewicz Marta. Druhna Harcerskiej Akademii Umiejętności. Mężacy Harcerskiej Akademii Umiejętności. Ślubujemy miłość. Ślubujemy miłość. Wierność. Wierność. I uczciwość. Podobność. Podopiecznym. Podopiecznym. Oraz posłuszność przez cały obóz. Oraz posłuszność przez cały obóz. Dzień dłużej. Spocznij. Baczność. Drużynowi przygotują drużyny do raportu. Spocznij. Czuwaj, druhu obozny. Marcin Mazur melduje 9. Miejską drużynę harcerską na apelu początkowym. Stany 19. Spocznik. Czuwaj, druh obozny. Druh Marcel melduje gromadę zuchową na apelu.
druhowoźny. Druhna Klaudia Kurze melduje 6. drużynę harcerską. Nie przemykaj. Trzymaj druhowoźny. Druh Karol już melduje 8 DH Omega na polu początkowym. Stan 7 plus 1. Baczność. Trzymaj druhowoźny. Stąd. Apelu inauguracyjny. Stan zgodny z kazonem. Zbocznij. Baczność. Druhny i druhowie, czuwaj! Czuwaj! Zbocznij. Tamta obóz, wówczas ZHP Mielec. W czerwieńskich błotach w dniu 29 czerwiec, 15 lipiec 2008. Drucha podskarbmistrza Bartłomieja Marniaka. Służba. 4. Mianowania. 4.1. Mianowanie kadry obozu. Mianuję zastępcą obozu drucha podskarbmistrza Przemysława Cynkiera. Służba. Kadrę wychowawczą obozu stanowią druhny. Hartmistrz. Anna Marek. Służba. Przewodnik. Baczność. Poczet flagowy do podniesienia flagi państwowej marsz. Nasze Polsce oddamy, jej tylko życie, więc idziemy żyć. Świtycie miłej służb na jej cech, bójczy w trud. Pójdziemy raz, harcerzy polskich lud, harcerzy polskich lud. Baczność. Bójcie na tym obozie. Musicie pewne rzeczy wiedzieć i się pewnie rzeczy dostosowywać. Pierwsza rzecz. Jest to taka bardzo ważna rzecz. Nie ma przechodzenia między namiotami już od teraz, od dziś. Nie chcę nikogo widzieć, jeśli... Aha, przejście jest tylko po to, żeby ułożyć bulaje. Jutro za namiotami tworzymy ładne pojęczynki. Jeśli ktoś będzie przychodził, będzie miał od razu raport kar. To gdzieś filmy. Słuchajcie, te bulaje nie są już w takim idealnym stanie, a nie chciałbym, żeby po obozie one były połamane, pogięte. Bulaje są to te okrągłe okienka, które codziennie rano wyciągamy, składamy jedno miejsce, a wieczorem zakładamy. Zakładamy je również wtedy, kiedy bardzo bym prosił, żeby każdy pół godziny lub na przykład, dajmy mniej, 15 minut przed śniadaniem, obiadem, kolacją miał umyte ręce i był przygotowany do tego, żeby te zbiórki na posiłki odbywały się bardzo szybko. Żeby to nie było tak, przygotowanie jedna minuta, a wy sobie, teraz sobie jeszcze pójdę do publikacji, a jeszcze sobie to ładnie. Jesteśmy gotowi, wychodzimy ładnie w kolumnie trójkowej na stół. A dokładki zawsze wam pokażę skarbę. To nie jest żaden problem, nie będzie wchodzić głodny. Nie może być takiego, żeby jakikolwiek uczestnik wyszedł sobie sam na plażę i chodził sobie tam. Dokładnie to, jak po naradzie o sprawie sobie ustawimy to wątpliwe. To jest tak. Kolejna rzecz, nie chodzimy boso na terenie obozu. To jest ładna trawka, ale tu od 20 iluś lat odbywają się obozy i nie zawsze są wyciągane śledzie. Wy ubijacie tą ziemię, tutaj tyle śledzia, musicie sobie naprawdę wielką krzywdę zrobić. Choć się takie coś bije. Tego boiska na prawo, jak wychodzimy z bramy, z nich korzystamy. Ubikacja. Mynia, taka żeby się wymyć, jest tam. Wszelkie sprawy, jeśli coś nie działa, zgłaszacie do kogoś z wychowawców naszego obozu. My zgłaszamy to dalej. Kolejna rzecz, prysznice. Dzisiaj jeszcze są takie rzeczy, że tam jest ekipa, która to montuje. I będziemy musieli troszeczkę wytrzymać, ale mam nadzieję, że nie jesteście źli. No właśnie, możemy próbować, nie jesteśmy bardzo brudni, bo na przykład był jakiś bieg i trzeba było się malować. Zmywamy po sobie zlew i nie zostawiamy syfu, ponieważ tutaj będzie jeszcze dwa razy więcej osób oprócz nas. Nie ma używania ognia otwartego w namiotach. Dotyczy to wszelkich świeczek, bo... również poza namiotami na terenie bazy. Miejsce wyznaczone to będzie do palenia ognia. Cisza nocna dzisiaj. Jest o godzinie 22.00. A ja jeszcze powiem tak.